Przyjechaliśmy na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Jesteśmy właśnie na Motor Show 2017. Jest z nami Mariusz. Przyjechał pooglądać furki. Jest bardzo dużo ludzi. Ciężko nam jest się przycisnąć. Tym bardziej, że Mariusza wózek też nie wszędzie może wjechać. Ale dajmy radę. Najważniejsze jest to, że on jest zadowolony. My też jesteśmy dzięki temu zadowoleni. Podoba się? Bardzo. A mnie nie zapytasz? Podoba się? Audi. Kocham. Nowa Q2 taka fantastyczna. Naprawdę. Tutaj chodzi o to, że im szybciej ktoś pojedzie, tym szybciej się podniesie kółeczka do góry i wygrywa ten, kto ma najlepszy czas. Ja myślałam, że tylko Michael się zapisał, a to się okazuje, że Daniel. Kolejny rekord, coś tu się dzieje. Daniel właśnie osiągnął rekord dnia, jestem tak, dumna. Kilka lat na rowerze się spędziło. Fabryka produkująca ten motor. Warto dodać, że jest to jedyna fabryka produkująca tego kratera na cały świat. Zobaczcie Państwo, jak na co dzień wygląda produkcja. Kupił się, stary. Nie wyprzedziłem was. Danielu! Wygrałem okulary, kubek albo książkę. Albo książkę, możesz sobie wybrać. Okulary to chyba nie, nie? Właśnie tak. Daniel ostatnio zamówił sobie przez internet 10 par okularów na lato. To stwierdził, że musi mieć w każdym miejscu jakąś parę, ewentualnie któreś się zagubią albo... Jest jak to jest głośno. Siedzę właśnie w Volkswagenie California. I stwierdzam, że jest bardzo, bardzo wygodne siedzenie. 2001 rok moje wystawienie. Już jak to super jest. Stara, to jest nowa. Ile kosztuje ta wersja? Chociaż szczerze mówiąc jest mało miejsca. Ale na Gibraltar poprosimy. Ale powiem szczerze panowie, że dolina ten samochód. Ale czteroosobowy. Idealna do naszej czwórki. Monia, telewizor z tyłu dla nas. Pozdro, Monia. Najlepsze jest to, że ja nie mogę oglądać filmów w trakcie jazdy, bo mam chorobę lokomocyjną. Tutaj mamy efekt nudy ludzi, którzy pracują w Volkswagenie. Jednocześnie do aparatu i do telefonu. Pokażę,
To jest nasze ulubione miejsce na zakończenie wszelkich wieczorów, praktycznie za każdym razem na koniec naszego spotkania, na koniec naszych spotkań tutaj trafiamy i jest naprawdę super. Otworzyli to chyba Libanie, bo głównie są tutaj i polskie, i libańskie, nawet tutaj na co to jest? Na wystawach jest flaga Polski i flaga Libanu. Ludzie są przesympatyczni, super tańczą, przekazują mnóstwo pozytywnej energii i naprawdę można się nimi bardzo zainspirować. Daniel może prowadzić. Można jechać. Pamiętajcie, drogie dzieci, żeby nie jeździć pod wpływem alkoholu. Bezpieczeństwo przede wszystkim i odpowiedzialność. Dlatego polecam zakup alkomatu. Niekoniecznie z każdej imprezy trzeba wracać taksówką. Dzięki temu, będąc na przykład na mieście, można wypić piwo bądź dwa, w zależności od organizmu, zjeść coś, a potem wracać samemu samochodem. Nie ma potrzeby zamawiania Ubera, taksówki, autobani i wszystkim innym, którym właśnie zrobiłam reklamę. I wszystkich innych, którym właśnie zrobiłam reklamę, serdecznie pozdrawiam, ale nie zawsze trzeba korzystać z usług firmy zewnętrznych. Można prowadzić samemu. Ja dzisiaj na przykład wypiłem dwa piwa i to było jakieś 2 godziny temu i się nagle okazuje, że mogę jechać, więc super. Polecam. Życzymy wam miłej nocy, pa!